Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie 19 stycznia w środę na wspólnej refleksji nad Słowem Bożym. Dziś kontynuujemy dalej Ewangelię według świętego Marka i dziś dalej mamy konflikt Pana Jezusa z uczonymi w prawie i z faryzeuszami. Do tego stopnia konflikt, że uczeni w piśmie i faryzeusze chcą się Pana Jezusa pozbyć za rzekome łamanie prawa, za rzekome łamanie przykazań. I nie pomaga tłumaczenie Jezusa, który mówi poprzez właśnie czyn uzdrowienia człowieka z uschłą ręką, że dla niego ważniejsze jest nad prawo, nad przykazanie dobro drugiego człowieka, że dla niego ważniejsza jest miłość do człowieka niż przestrzeganie praw, litery prawa czy przykazań. I może właśnie, kochani, dzisiaj, w tym dniu, spróbujmy się zatrzymać nad swoim postępowaniem. Jak to jest? Czy dla nas nie jest przypadkiem tak, że bardziej liczy się litera prawa niż miłość do drugiego człowieka? Niż miłość, której uczy nas Jezus Chrystus, że to w życiu się liczy najbardziej. Dobro drugiego człowieka i miłość do tego drugiego człowieka. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.